W poprzednim odcinku napisaliśmy kod, żeby zmienić wszystkie elementy h1 na stronie. A gdybyśmy chcieli zmodyfikować wszystkie akapity? Zrobimy to, zastępując h1 elementem p i gotowe. Wszystko się zmieniło. Jak widzicie, elementy, które zmieni metoda tekst, wyznaczamy, wprowadzając argument do funkcji. Ale co właściwie tam wprowadzamy? Coś musimy. Jakiś ciąg, który wygląda jak selektor CSS. Pamiętacie selektory CSS? Jeśli nie, to powtórzcie je sobie teraz, bo będziemy ich często używać. Dla przypomnienia, napiszę u góry kilka reguł CSS. Mamy już te reguły CSS do zmiany treści, czcionki i koloru. Gdybym chciała, żeby wszystkie akapity były czerwone, użyłabym tej reguły. P, klamra, kolor red, klamra. Zatem p to selektor, który wybiera wszystkie akapity na stronie. Niżej w JavaScript p będzie ciągiem znaków, który wprowadzę do funkcji jQuery. Teraz dodam kolejną regułę CSS, żeby górny nagłówek stał się fioletowy. Aby mieć pewność, że wybrany zostanie tylko ten nagłówek i żaden z pozostałych H1, muszę odnaleźć go po ID. W tym celu zacznę selektor od krzyżyka, a potem wpiszę ID Main Heading, czyli nagłówek całości. Później wprowadzam właściwość, na przykład Fiolet. Dobrze. W CSS, gdy rozpoczynamy coś od krzyżyka, to znaczy, że identyfikujemy element po ID. Teraz przejdę do JavaScript, zacznę nowe przywołanie jQuery i wprowadzę ten sam selektor main heading. Przed nim krzyżyk, a potem tekst. jQuery? Raczej HejQuery. Tak. Świetnie. Teraz nagłówek jest fioletowy i zawiera nowy tekst. Dobrze, jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że chcę zmienić wszystkie akapity Note i wyświetlać je na żółtym tle. Zróbmy to w CSS. Wyróżnia je nazwa klasy Note. Muszę więc zacząć regułę CSS od kropki, a potem wpisać nazwę klasy i właściwość. Kropka oznacza, że wybieramy po nazwie klasy. Wróćmy teraz do naszego JavaScript i jeszcze raz przywołajmy jQuery. Note. Tekst. Uwaga, jQuery potrafi wywołać skrajną radość. Dobrze. Dzięki jQuery znacząco zmieniliśmy tekst na tej stronie. W typowej sytuacji wprowadzalibyście zmiany w odpowiedzi na jakieś zdarzenie użytkownika, na przykład kliknięcie. Ale o tym pomówimy później. Na razie skupcie się na metodach wprowadzania zmian na stronie. Wiedzcie, że do funkcji jQuery można wprowadzić każdy selektor CSS, nawet długi i skomplikowany. Jeśli działa w regułach CSS, to powinien zadziałać także w jQuery. Wypróbujcie to w ćwiczeniu.